Naszym dzisiejszym gościem jest pan Józef Rams, kliniczanin z zawodu leśniczy. Ogólnie leśnik. Leśnik, ogólnie leśnik, miłośnik przyrody, podróży. I dzisiaj opowie nam o swoich podróżach do Kanady. Zapraszam. Dziękuję. Witam państwa. Na początek. Na początek się muszę wytłumaczyć, skąd się to u mnie wzięło i skąd moja odwaga, żeby tu przed państwem stanąć. Otóż z powiązań rodzinnych byłem kilka razy w Kanadzie. Zaczęło mnie to bardzo fascynować. Chciałem jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej udokumentować. No, zrobiłem ponad 2000 zdjęć. Oczywiście proszę nie martwić, tylko część będziemy prezentować. No, a poza tym dużo mi też dały rozmowy z synem, który mieszka w Kanadzie od 26 lat. Jest też Kanadyjczykiem i charakter jego pracy jest taki, że bardzo dużo przemieszcza się po Kanadzie. W związku z tym znają nieźle i też ma taką manierę, żeby dokumentować pewne rzeczy, to jest część rzeczy od niego skorzystała. No i stąd moja tutaj obecność. Zanim przystąpimy, to taka prośba. Jeżeli by się zrodziły jakieś pytania, ja mógłbym na nie odpowiedzieć, to prosiłbym, żeby to było dlatego, że chciałbym się zmieścić z tematem w czasie, a z tego, co mi panie powiedziały, no to czas jest troszeczkę ograniczony. Pozwólcie państwo, że siądę, będzie mi łatwiej. No, ta fascynacja Kanadą to jest autentyczna. Można by tak najkrócej scharakteryzować Kanadę jako kraj bardzo duży, do tego wrócimy, jako kraj bardzo bogaty, jako kraj bardzo ciekawy, jako kraj bardzo piękny, a co najważniejsze, kraj chyba na świecie najbardziej przyjazny ludziom. To później sobie będę chciał państwu udowodnić. No, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, to ja pozwolę sobie tak skrótowo troszkę ogólnych wiadomości o Kanadzie, które się nam zresztą sprzedadzą do późniejszych naszych rozważań. Może zaczniemy od położenia geograficznego, a więc Kanada leży między Oceanem Atlantyckim na wschodzie, Oceanem Spokojnym na zachodzie, Oceanem Arktycznym na północy i Stanami Zjednoczonymi na południu. Jak już jestem przy tym obrazie, chciałbym zwrócić państwa uwagę na tą zatokę. Jest to Zatoka Hudsona, dlatego że później będziemy mówić o działalności lodowców i to jest właśnie wytwór lodowców, kilka razy większa powierzchnia od powierzchni Polski, ale to później jeszcze nam ten problem wróci. No, jak już powiedziałem, jest to kraj bardzo duży. Powierzchnia Kanady wynosi prawie 10 milionów kilometrów kwadratowych. Po Rosji jest to drugie państwo i zajmuje, jak już mówiłem, drugie miejsce w świecie. Polska, jak wiemy, ma 313 tysięcy kilometrów kwadratowych i zajmuje w rankingu państw 69 miejsce. Czyli jest 30 razy mniejsza od Kanady. Jeżeli chodzi o tą wielkość, to jeszcze bym chciał państwu powiedzieć, że jakoś takie jakby mini dowody, że w Kanadzie jest prawie 5 stref czasowych. To oznacza, że między tym punktem krańcowym na wschodzie, a tym punktem krańcowym jest różnica czasu taka, że jeżeli tu jest godzina 12 w południe, to tutaj jest godzina pół do 8 rano i trzeba to uwzględnić, jak się męża chce obudzić, jakie mam jest na delegacji. Jeżeli chodzi o podział terytorialny, to Kanada dzieli się na tak zwane prowincje, coś takiego jak Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych to się nazywają prowincje i 3 tak zwane terytoria. Jeżeli chodzi o prowincje, to jest takie, są Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, Nowy Brunswick, Nowa Fundlandia i Labrador, Wyspa Księcia Edwarda i Nowa Szkocja oraz
trzy terytoria, czyli terytorium, to są tereny północne, bardzo trudne do życia. Yukon, terytorium północno-zachodnie i Nunawut. Troszeczkę ustroju polityczny, on jest przedziwny, bym powiedział, tak złożony, że aż dziwny. Więc jest to kraj federacyjny, monarchia konstytucyjna o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego, mianowanego przez monarchę w uzgodnieniu z premierem Kanady. No oczywiście ten gubernator generalny nie ma nic do gadania, jest to czysto reprezentacyjna funkcja. Ale tak jak tradycja jest w Anglii, że tam królowa ona jest, ale tam niewiele może, tak samo i tutaj. Prowincje i terytoria mają bardzo dużą autonomię, czyli mają swoje parlamenty, swoich prezydentów, nie prezydentów, tylko premierów, ale tworzą tą federację. Troszkę mniejszą samodzielność mają te terytoria północne, dlatego że one są bardziej podległe w decyzjach od rządu kanadyjskiego. Językiem urzędowym jest angielski, a tylko w prowincji Quebec jest francuski i angielski. No ta prowincja ma takie ciągoty separatystyczne, chce się oddzielić, było już referendum, no, ale nic z tego nie wyszło. W Kanadzie są dwie izby parlamentu, izba gmin licząca 301 posłów i senat liczący 150 senatorów. Trochę o ludności. Kanada liczy obecnie 36 milionów mieszkańców, co daje Kanadzie 36 miejsce na świecie. Polska z 38 milionami zajmuje 33 miejsce. No i tu jest bardzo rzecz ciekawa, bo Kanada jest to największy kraj emigrantów na świecie. Tak zwani rodowitymi Kanadyjczykami są tylko Indianie i Eskimosi, których prawidłowa nazwa jest Inuici. I oni stanowią 3,4% całej populacji. Reszta, tak zwane mniejszości narodowe, są w zasadzie większościami. I tak pokrótce, nie wszystkie oczywiście nacje tutaj wymienię. I tak, z tym tak zwanych mniejszości narodowych to Anglicy stanowią 20%, Francuzi 16%, Szkoci 14%, Irlandczycy 13%, Niemcy 9%, Włosi 4%, Chińczycy 4%, Ukraińcy 4%, Polacy 3%, Pakistańczycy, Hindusi i okolice tych krajów 3%, oprócz tego Portugalczycy, Hiszpanie, Rosjanie, Grecy, Afrykanie i wiele, wiele innych. Łącznie w Kanadzie funkcjonuje około 150 grup etnicznych. Więc proszę sobie wyobrazić, że to wszystko działa, nikt się tam z nikim nie kłóci, wszyscy, ale to będziemy później mówić o wielokulturowości, to Państwo się o tym przekonacie. No troszeczkę z historii Kanady, tak pokrótce. No uważa się, że Amerykę odkrył Krzysztof Kolumb w XV wieku. Nie jest to zupełnie prawda, ponieważ już około 1000 roku skandynawskie ludy, wikingowie, normanowie i inne ludy też północne, żeglarskie bym powiedział, dotarły na tereny obecnej Kanady, ale trafiły tutaj do tych właśnie rejonów północnych, bardzo nieprzyjaznych. I w zasadzie to wtedy nawet udokumentowanie tego było trudne, bo pismo jako takie słabo funkcjonowało albo wcale. W związku z tym nie bardzo wiadomo i w zasadzie uważa się, że to Kolumb zrobił. Co się z tymi żeglarzami stało? Czy są tam, odkryto tam ślady po ich obecności? Czy wrócili z powrotem na stary kontynent? Czy też po prostu tam zginęli? Dopiero w XV wieku dotarli tu w większej liczbie Anglicy i założyli pierwsze, najstarsze miasto w Kanady, to jest St. John's, które jest stolicą prowincji Nowej Funlandii, Labrador, tutaj to miasto jest. Ale jednak w XVI wieku najbardziej takimi aktywnymi kolonizatorami to byli Francuzi. I ta
tak trwało to do XVIII wieku, kiedy to Francuzi coraz bardziej zaczęli, chyba zapewnie się tam czuli, coraz bardziej zaczęli tracić na rzecz Anglików i później na skutek wojny siedmioletniej wygranej przez Anglików głównie dzięki flocie, którą Anglicy mieli o wiele lepszą, w zasadzie wyrugowali Francuzów i w zasadzie państwo, w zasadzie wszystkie posiadłości zamorskie w tej Ameryce, w tej części Ameryki przejęli Anglicy. Początek obecnej Kanady w takiej postaci, jak ona jest, datuje się od 1 lipca 1867 roku, kiedy to proklamowano państwo Kanada ze stolicą w Ottawie, a nazwę Kanada wyprowadzono od nazwy Kanata, jest to indiańskie słowo oznaczające wioskę, osadę, i takie określenie usłyszał w XVI wieku wysłannik króla Francji, który na tym terenie wylądował. Rdzenni mieszkańcy Kanady, czyli głównie Indianie, zamieszkują, według źródeł, zamieszkują te tereny od ponad 25 tysięcy lat. No niestety, jak Anglicy przejęli te tereny od Francuzów w całkowite posiadanie, zaczęli się trochę niesympatycznie tam rządzić, to znaczy zaczęli dyskryminować Indian, rugować ich terytorium, ograniczać ich prawa i kulturę, obyczaje, zakładając rezerwaty indiańskie, które istnieją do dzisiaj. A najgorsze było to, że zaczęli ich rozpijać do takiego stopnia, że na początku XIX wieku wprowadzono karę śmierci za udostępnianie Indianom alkoholu. Indianie wcześniej tego alkoholu nie znali, a nazwali, jak Państwo z literatury takiej wiecie, tak zwaną wodą ognistą. No niestety ta skłonność do używek pozostała do tej pory. Mogą to nawet sprawdzić bezpośrednio na jednym pobycie na rybach. Teraz oczywiście w lepszej sytuacji byli Eskimosi, czyli Inuici, ponieważ zamieszkiwali te trudne tereny północne, a poza tym byli dostarczycielami ważnych dla Anglików towarów, jak skóry, mięso, ryby i pochodne. No, w tej chwili Indianie są dużo lepiej traktowani, nawet bym powiedział bardzo dobrze. Mają duże przywileje, oczywiście w rezerwatach, bo jeżeli któryś z Indian nie mieszka w rezerwacie, to takich uprawnień nie posiada. Oni oczywiście, proszę sobie nie wyobrażać, że teraz Indianie to latają z tomahawkami tam i wojują. To są normalnie wykształceni, cywilizowani ludzie prowadzący różne biznesy, a to dzięki temu, że mają, jak już powiedziałem, duże przywileje podatkowe, serwitutowe i biznesowe, na przykład stacje benzynowe na terenie rezerwatu mają znacznie tańszą benzynę. Są tam kasyna gry, które przynoszą duże dochody i cały się jakiś tam biznes wkręci. Dlatego też z tego powodu, że się ta sytuacja poprawiła, populacja Indian rośnie. No obecnie Indianie tylko wykorzystują swoją kulturę do zarabiania na turystach i tutaj jest właśnie pokazane, jak Indianie tańczą sobie tam, turyści się zachwycają. No a tu znowu Inuici też się poprzebierają pięknie i robią gościom przyjemność. No tu się chciałem troszeczkę skoncentrować na następnym punkcie, czyli o przyrodzie Kanady. Jest to mi troszeczkę bardziej bliskie, a szczególnie lasy. I teraz przystąpimy właśnie do omówienia lasów. Lasy zajmują 45% powierzchni Kanady, co daje 4,5 miliarda kilometrów kwadratowych. No, jeżeli by tak ocenić ogólnie, to tereny wschodniej części Kanady, tutaj właśnie do prowincji Ontario i cały wschód, no moim takim skromnym zdaniem, gdzieś tak dotąd, one są słabej jakości. Ja jako leśnik tak to oceniam, być może się mylę. Są bardzo zróżnicowane, ale nie ze złej jakości. A wynika to z tego, że te tereny właśnie były
na początku powstania Kanady jako państwa bardzo silnie eksploatowane, czyli lasy były wycinane, ponieważ w tym okresie 75% dochodu narodowego Kanady to były dochody z drewna. No i najgorsze było to, że po wyeksploatowaniu, wycięciu tych lasów pozostawiano ich własnemu losowi. No i teraz rośnie to, co rośnie. Co tam zostało, jakieś młodniki, no to coś z tego wyrosło, a reszta to takie gatunki pionierskie, lekko nasienne, jak brzoza, jak topole, no nie dające większej wartości drewna. Natomiast lasy w pozostałym terenie są bardzo piękne. W ogóle Kanadyjczycy mają bardzo wielki sentyment do tych lasów. Tam, szczególnie w prowincji Kolumbia Brytyjska, Alberta, w południowej części, występują przepiękne dziewicze lasy borealne oraz lasy deszczowe. W tych lasach rosną wspaniałe drzewa, no, sosny oczywiście, świerki, jodły, cedry, a w tych lasach deszczowych występują olbrzymie sekwoje. I Kanadyjczycy bardzo, że tak powiem, o te lasy dbają, jeszcze o tym wspomnę. Rzecz ciekawa, że mimo, że to jest kraj kapitalistyczny, to 93% powierzchni lasów jest własnością społeczną, czyli w władaniu państwa kanadyjskiego jako przedstawiciela tego społeczeństwa. Tylko 7% jest własnością prywatną i głównie właśnie w tych gorszych terenach tutaj, gdzie te lasy są byle jakie, bym powiedział. No w Polsce lasów prywatnych jest 18%, więc proszę zwrócić uwagę, jaka jest ta różnica. No trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bardzo charakterystyczną, że las, 280 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów zostało przez międzynarodowe gremium, otrzymało certyfikat najwyższej jakości. Pod tym względem Kanada jest absolutnym pionierem w świecie. Także, poza tym Kanadyjczycy, Kanada ma najbardziej rygorystyczne zasady gospodarki leśnej. Tam nikt na świecie tak nie ma. Oni bardzo dbają, nie może zostać cokolwiek ścięte, bo oczywiście jest część lasów, które są normalnie eksploatowane, no bo przecież to jest kraj, ale te zachodnie rzeczy są chronione. No, są takie tereny, i to olbrzymie, gdzie ręka ludzka uzbrojona w siekierę czy piłę nie dotknęła jeszcze tych terenów. I to jest niesamowicie piękne. I nasza Puszcza Białowieska to jest mały pikuś w stosunku do tego, bo tam rzeczywiście są to lasy absolutnie naturalne od stuleci, tysiącleci nawet istniejące. No teraz troszeczkę o faunie. No przy tak dużej lesistości i wielkich powierzchniach, no są doskonałe warunki do dużych powierzchni niezamieszkanych przez człowieka, są idealne warunki do bytowania dzikiej zwierzyny. No świat zwierzęcy jest bardzo bogaty. Ja sobie pozwolę tylko wymienić najważniejsze gatunki tu występujące, a więc troszeczkę sobie obejrzymy trochę później. A więc niedźwiedzie, grizzly i baribal, łosie, bizony preriowe, jelenie, wapiti, sika i jeleń wirgijski, renifery, wólska owca kanadyjska, sarny, to zobaczymy ją, wilki, ryś kanadyjski, lisy, jeżozwierzę, bobry, kojoty, szopy pracze, skunksy, rosomaki, zające, dzikie króliki, dzikie indyki, cała masa wiewiórek i ptactwa, a wiewiórek naprawdę masa. Po parkach to po prostu zaczęszenie od takich wiewióreczek malutkich, nawet one mają taką angielską nazwę, w tej chwili zapomniałem, do normalnych o różnych kolorach. O, są popielate, są brązowe, są czarne, więc naprawdę miło popatrzeć. No ciekawe jest, że w Kanadzie nie ma dzików. Mimo, że Stany Zjednoczone próbowały je tam u siebie wprowadzić, ale coś im to cienko idzie, a Kanadyjczycy się specjalnie o to nie biją. Teraz troszeczkę o wodach.
Wody śródlądowe w Kanadzie zajmują około 9% powierzchni Kanady, co stanowi prawie 900 tysięcy km kwadratowych. No jeżeli Polska liczy 313 tysięcy km kwadratowych, to samych wód śródlądowych jest 3 razy więcej. Jezior w Kanadzie, proszę Państwa, proszę posłuchać, jest 2,5 miliona. Tylko w prowincji Ontario, czyli tam, gdzie ja byłem, jest ich 250 tysięcy. Oczywiście na tej mapie macie Państwo obraz, jak wygląda teren Kanady z tymi wodami. Oczywiście to są tylko jeziora, które w skali się mieszczą i da się ich na tej mapie zmieścić. Tu jest jeszcze inny teren, no teren, gdzie Quebec i Ontario, więc widać, że to jest rzeczywiście potęga. No są to jeziora głównie pochodzenia polodowcowego, no bo później sobie o tym troszeczkę powiemy. No tu jeszcze jest Manitoba, no to proszę zobaczyć, jakie te potężne są te jeziora. Proszę o rolnictwie. Rolnictwo funkcjonuje głównie na bezleśnych, olbrzymich preriach środkowej Kanady. Tereny rolnicze, podobnie jak wody, zajmują około 9% powierzchni, co daje, jak już powiedzieliśmy, 900 tysięcy km kwadratowych. Czyli same uprawy rolne zajmują powierzchnię 3 razy większą niż powierzchnia Polski. No, Kanada zajmuje 4. miejsce w świecie produkcji pszenicy. Widok tych prerii obsianych pszenicą jest taki, że widać zagięcie horyzontu. Syn mi właśnie mówił, że jak się jedzie samochodem autostradą w nocy, to najpierw widać, gdzieś tam coś połyskuje, wreszcie światło się z tego samochodu, no i za jakieś godzinę, półtorej dopiero się zaczynają mijać. No jest to teren olbrzymi. Troszkę o surowcach naturalnych, bo jak powiedzieliśmy sobie, że Kanada jest krajem bardzo bogatym i rzeczywiście tak jest. Więc ropa i gaz. Kanada zajmuje 3. miejsce w świecie w zasobach, a 6. w wydobyciu. Rudy cynku, 2. miejsce w świecie. Rudy żelaza, miedzi, niklu i ołowiu mają bardzo duże zasoby. Złoto, 2. miejsce w świecie, 7. w wydobyciu. Jest oczywiście węgiel kamienny i oczywiście drewno. Trochę tu chciałem Państwu powiedzieć, że mimo tak olbrzymich zasobów naturalnych, Kanada jest pierwszym krajem na świecie, który przystąpił na skalę przemysłową do eksploatacji dna oceanów. Nie będę opisywał tej technologii, chociaż jest bardzo ciekawa, ale powiem Państwu jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ polscy oceanografowie bardzo duże zasługi położyli w badaniu tego dna oceanu pod kątem ich zasobności, składniki mineralne. To jeszcze było za socjalizmu, jak była Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Instytucje, które zajmują się właśnie badaniami oceanicznymi i dysponowaniem tymi terenami, dla najbardziej zasłużonych krajów wydzieliła ta instytucja kilka działek o powierzchni 75 tysięcy km kwadratowych. Proszę posłuchać, Polska ma jedną taką działkę dostała i my jesteśmy, nawet nie wiemy o tym, mamy jeszcze 1/4 powierzchni Polski na Oceanie Spokojnym. Z prawem do eksploatacji tego dna oceanu, tylko że możliwości techniczne nasze są żadne. Kanadyjczycy jako pierwsi na świecie do tego przystąpili. Jest to bardzo trudna i złożona technologia, ale okazuje się, że zasoby składników mineralnych w dnie oceanu są znacznie wyższe niż na lądzie. I to dużo, dlatego że tam się ciągle jeszcze coś tworzy. Wiadomo, że skorupa ziemska jeszcze się nie skończyła kształtować, tam się ciągle coś dzieje, wulkany, przesunięcia i to wszystko wzbogaca to dno oceanu.